wielu ludzi bezwiednie ogląda telewizję, jakby nie rozumie tego, co, ja nie wiem, rozumieją ci ludzie, którzy wiedzą, jak ta telewizja funkcjonuje, jak te telewizje funkcjonują, bo to dotyczy przecież różnych stacji. Te tak zwane kompetencje medialne w Polsce chyba nie są wysokie, aczkolwiek nie znam badań, mówię to intuicyjnie. Wydaje mi się, że niezwykle jest ważne to, aby zwłaszcza młodym ludziom, dzieciom w szkołach tłumaczyć, co to jest telewizja, jak ona działa, tak samo co to jest internet, tak? Bo telewizja to, mówiąc szczerze, jest już coraz mniej istotna część rzeczywistości, zwłaszcza dla młodych ludzi. Kluczowe jest to, żeby im uczyć ich, jak działa internet, co w nim mogą znaleźć, bo internet jest nieprawdopodobnym bogactwem, jest tam masę różnych rzeczy i bardzo wartościowych, i bardzo mało wartościowych. I można z niego korzystać, z tego narzędzia, w sposób fantastyczny i w sposób idiotyczny. I tego trzeba uczyć, zwłaszcza dzieciaki.